idea of anger and love, for some reason, gets a bad rap for his anger. When God gets angry at evil and takes action against it. Nie tak dawno temu, gdy zatrzymałem się na czerwonym świetle, kątem oka dostrzegłem jakieś zamieszanie. Odwróciłem głowę i w stojącym obok samochodzie zobaczyłem mężczyznę. Sięgał na tylne siedzenie swojego auta i wielokrotnie uderzał małą dziewczynkę. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. W jej wzroku zobaczyłem strach i ból. Nigdy nie zapomnę tego udręczonego spojrzenia. Nie zastanawiając się długo, nacisnąłem klakson i wyskoczyłem z samochodu dokładnie w momencie, w którym mężczyzna ruszył przez skrzyżowanie przy ciągle czerwonym świetle. Osłupiałem. Poczułem ucisk w żołądku, serce biło gwałtownie, a prawie trząsłem się z gniewu. Dźwięk klaksonu przywrócił mnie do rzeczywistości, gdy czerwony kabriolet wyminął mnie na zielonym świetle. Czy mój gniew był usprawiedliwiony? Czy nie była to prawidłowa reakcja emocjonalna? Oczywiście, że tak. Gdybym się nie zdenerwował, widząc, jak dorosły człowiek bije małe dziecko, pomyślelibyście, że albo jestem upośledzony umysłowo, albo okrutny. I mielibyście rację. No dobrze, inny scenariusz. Dyktator sprawuje nad całym narodem hipnotyzującą kontrolę. Dzieci poddawane są praniu mózgu i wzrastają w ideologii nienawiści, a dorosłym wmawia się światopogląd, który zupełnie nie zgadza się z prawdą. Armia dyktatora rozpoczyna ludobójstwo na masową skalę. Inne światowe mocarstwa z daleka obserwują ten przerażający widok. W końcu porzucają bezczynność i dochodzą do wniosku, że muszą zaatakować potwora i jego armię. Hitler i III Rzesza przestają istnieć. Pytanie jest następujące. Czy aliancki atak na nazistowski reżim był uzasadniony? Oczywiście, że tak. No dobrze, ostatnia historia. W innym czasie i innym miejscu istnieje grupa narodów powstałych i wychowanych w przemocy i ucisku. Ludzie traktowani są jak przedmioty. Dzieci prawie od urodzenia przebywające w niewoli z pokolenia na pokolenie powielają i utrwalają brutalne postępowanie i wszelkiego rodzaju nadużycia. Kobiety są wykorzystywane jako narzędzia okrutnej przemocy i perwersji. Ofiary z ludzi są powszechnym zjawiskiem. Cała kultura definiowana jest przez nadużycia i horror. Podobnie jednak jak w dwóch poprzednich przypadkach, sytuacja wzbudza oburzenie, tym razem potężnego króla, który postanawia interweniować. Jego armia atakuje, zwycięża i ustanawia społeczeństwo oparte na prawie. Społeczeństwo, które opowiada się za sprawiedliwością i nie dopuszcza żadnych nadużyć. I znów pojawia się to samo pytanie. Czy gniew króla był usprawiedliwiony? Większość z nas powie, że tak. Czy jednak nasze uczucia zmienią się, jeśli powiem, że ta ostatnia historia opisuje, jak Bóg nakazuje Izraelitom podbić plemiona kananejskie? Ciekawe, prawda? Co jest powodem, że wpadamy w złość, gdy słyszymy o nadużyciach dokonywanych na dzieciach i pochwalamy inwazję na hitlerowskie Niemcy, ale nie potrafimy pogodzić się z tym, że Bóg gniewa się na zło i podejmuje działania przeciwko niemu? Z jakiegoś powodu Bóg ma złą reputację, bo gniewa się na zło. Czy naprawdę tak powinno być? Dla wielu ludzi idea o współistnieniu gniewu i miłości w tym samym bóstwie jest nie do przyjęcia. Naprawdę? Richard Dawkins, bez wątpienia najpopularniejszy ateistyczny pisarz na naszej planecie, posunął się do stwierdzenia, że Bóg Biblii jest psychopatą. Dlaczego? Gdyż zawarte w Piśmie Świętym historie przedstawiają go jako tego, który wpada w złość z powodu zła i interweniuje, aby je powstrzymać. Kiedy jednak czytam Biblię,
Nie widzę w niej psychopaty. I to wcale. Zastanówmy się nad historią o potopie opisaną w Księdze Rodzaju. Ludzkość doszła do momentu, w którym, cytuję, Pan widział, że wielka była złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia serca były ustawicznie złe. Dalej czytamy, że Bóg żałował w sercu swoim. Dalej czytamy w Biblii, że Bóg żałował w sercu swoim. To nie brzmi jak zachowanie psychopaty. Sytuacja była tak zła, że Bóg powiedział, ponownie cytuję z Księgi Rodzaju, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Innymi słowy, ludzkość, pogrążająca się we własnej brutalności i okrucieństwie, znalazła się u progu wyginięcia. I wtedy Bóg interweniował, aby zachować ludzką rasę. Dał nowy początek, zapraszając do Niego wszystkich, którzy chcieli powstrzymać błędne koło przemocy i zacząć od nowa. Prawda jest taka, iż miłość dopuszcza gniew z powodu zła, nie dlatego jednak, że jest okrutna, ale dlatego, że tak bardzo jej zależy. Bóg nie występuje przeciwko ludziom. On występuje przeciwko złu i cierpieniu. On jest sprawiedliwością. To, że Bóg jest miłością, oznacza, że niektóre rzeczy muszą wzbudzać w Nim gniew, tak jak pewne rzeczy nas denerwują. Czy naprawdę wierzysz, że gniewu z miłością nie da się pogodzić? Ja nie.